Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w kolejnym dodatku, który nazywa się The Hideaway, czyli można powiedzieć, że taka kryjóweczka i mam prawie drugą w nocy i nagrywam to tak po nocy, nie boję się już, tak, wielki postęp, słuchajcie, po podstawce i pierwszym dodatku jestem w stanie bez strachu nagrywać tę grę. Tak, no, ja jestem dość strachliwa, jeśli chodzi ogólnie o horrorki. To nie jest, wiem, że to nie jest bardzo straszny horror, ale niejednokrotnie tutaj krzyczałam i niejednokrotnie się tutaj bardzo bałam, więc myślę, że i tak jest postęp, ale dobra, nie gadam, tylko nowa gra? Nowa gra, właśnie, w ogóle to jestem lamą. Tak, kryjówka, właśnie, to jest ten save, ponieważ grając w pierwszy dodatek, kończąc właściwie pierwszy dodatek, nie zorientowałam się, że było subtelne przejście do kolejnego i ograłam sobie już kawałek z kolejnego dodatku, więc myślę, że jakieś takie pierwsze 10-15 minut to będę już wiedziała mniej więcej, co się będzie działo, więc bardzo mnie to cieszy. Czy ja nie powinnam sobie teraz wybrać rozdziału? Ej, ej! Nie pytajcie, Carmela Rama, oczywiście, że Carmela Rama, Carmela Rama, tak, dobra. Rama, w ogóle takie masło chyba kiedyś było, nie? Margaryna w sumie chyba. Nie wiem, czy jeszcze w sumie jest. Dobra, nieważne. Tak, to jest ten nasz pierwszy dodatek, który już ograliśmy, Głębiny, a teraz chyba czas na kryjówkę. I później jeszcze czeka nas ostatni, tak mi się wydaje, że to będzie ostatni dodatek, ale my sobie lecimy tutaj dzisiaj z kryjóweczką, wybierz, enter. Enter, tak. Czy chcę postępy zresetować? Tak, chcę zresetować i zacząć od początku, gdyż jestem Ramą i brak mi słów nawet na siebie w pewnych momentach. Nie wiem, no tak jakoś mi to płynnie przeszło i tak grałam i tak myślałam, no długi ten dodatek, no bardzo długi ten dodatek. Aż w końcu się postanowiłam przekonać, czy na pewno to jest ten moment, który ja powinnam ogrywać. I wyszłam do menu, no i tak się okazało, że zaczęłam kolejny dodatek, więc dobra, już nie gadam. O właśnie, to był ten moment, gdy się zaczynał ten dodatek właśnie w tym momencie. Dobra, bredzę dzisiaj, wybaczcie mi, ale tak, późna noc. Ja ostatnio mam dość intensywny czas, więc mój mózg jest lekko, że tak powiem, przeciążony, pracuje na wysokich obrotach. Kabum! Młody, przeżyłeś? Przeżyłeś. Dodatku by nie było, jakbyś nie przeżył, nie? Oczywiście. No i lecim na Szczecin. O, psytulaski. Ceś, logaliki. Dajcie mi haga. Psytulcie mnie. No wstawaj, młody. Maciuś, Marcin, Michaś. Dziecko o wielu twarzach. Tak. To jest dziecko nazwane na cześć tego tam pana z naszej wiejskiej sielanki, jakby ktoś nie wiedział. Tam też nigdy nie wiedziałam, jak się to dziecko nazywa. O, mam latarkę, właśnie. Zostałam jeszcze. Cześć, misiu, chodźcie, przytulę. Aha, dobra, on się nie chce przytulać. Tu pamiętam, że tu sobie mogę... O, misiacki sobie biegają. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Możecie mi napisać w komentarzach, jak pamiętacie, jak one się nazywają. O, tu jest misiu. Co ty tu robisz, kocha... Aha... A to ja tam mogę do ciebie wejść, czy coś, czy nie? Czy one się tak będą chować przede mną cały czas? Ej, nie róbcie... Ojejku, nie róbcie mi tych psikusów, no! Maluchy, no chodźcie tu do mnie. O, kolejny. Jejku, ile was tutaj? Ile was tutaj? No dobra, to ja sobie za wami pójdę. Mhm. Tak, mogę? Aha, bo ja tu chyba miałam coś przyciągnąć, czy... A nie, ja już wiem, słuchajcie. Chodź, malutki, chodź. Chodź. Aha, no tak, dobra. I ty się teraz tu klinujesz. Ja cię muszę wyciągnąć. Pięknie. Ja zawsze chyba powinnam przed nagraniem sobie zraz przechodzić grę, żeby później nie lamić na nagraniu. To by było piękne. Chodźcie, przytulę. O, tulimy. I teraz będziesz mi pomocny, prawda? Właśnie, chodź. Chodź, lekko tobą rzucę, ale tylko lekko. Na tym polega przyjaźń, misiaczku. No, dziękuję. Złoty cytat. O, mucha mi tu lata. Przyjaźń polega na rzucaniu przyjacielem. Nie no, żartuję. Nie polega na tym. Czasami tylko. Dobra. Wrzucam ciebie teraz wyżej i lecimy. Pięknie, będziesz mi przydatny później, więc... Więc muszę sobie tobą teraz troszeczkę porzucać. Chodź tutaj, widzę, że jest jakaś właśnie ta... No... Wajcha. Więc o, jak mi tam ktoś rajduje pod oknem. Dobra. Dzięki. I lecimy dalej. Chodź, przyjacielu, chodź, bo ty będziesz przydatny. Tu coś jest? Tu
nie pamiętam. O, straszne. Te malunki, nie wiem czy zwracacie uwagę, jeżeli graliście lub gracie, to nie wiem czy właśnie zwracaliście na to uwagę, ale właśnie te obrazki na ścianach są często takie dość brutalne. Aha, w tę stronę już się nie da, bo tu się coś blokuje. Czyli musimy w tę. Misiu, chodź, chodź rogaliku. Halo, rusz się kolego, chodź. No patrzcie, ej, co on tam, czemu on nie chce teraz, czy może już przesunęłam, to co, już mogę wejść? Nie, nie mogę, ej. Czemu on się zbloczył? Czemu za mną teraz nie idzie? Halo? No nie mówcie, że sobie skraszowałam i ten rogalik teraz za mną nie pójdzie. Chodź! Dobra, bo ja go potrzebuję, żeby przesunąć, no. Od tej strony. Do pracy, mały! A nie się tutaj opitalasz. Pchaj! Pchaj, jak cię kulturalnie proszą. I wchodzimy do dziury. I ciemność widzę! Widzę ciemność! I co dalej? I co dalej? O, tu mniej ciemność, tu mniej. Tak, pamiętamy ten moment. Znaczy ja pamiętam, wy nie pamiętacie. Byłam tu. I co tu trzeba było zrobić? Ale właśnie ja mam taką sklerozę, że generalnie nawet jak ja coś ogram sobie tydzień wcześniej, to ja już później nie pamiętam. Więc ja jestem graczem idealnym, bo ja później mogę ogrywać... Łap się. Mogę ogrywać tę samą grę wiele razy. Zrzuć mi to. No zrzuć mi to! Czekajcie, bo tu chyba coś jeszcze trzeba było zrobić. A, bo ja drugiego powinnam gdzieś mieć... Prawda? Czy ja gdzieś zgubiłam jednego kolegę? Ej, a on chyba tu jest, słuchajcie. Tak, no on tutaj się skitrał. Chodź kolego, ja cię uwolnię. Chodźcie przytulę. Teraz będę mieć właśnie dwóch przyjaciół. Zbieramy przyjaciół. No i tulimy. Tulimy kotecku. I chodź, teraz masz mi pomóc. Teraz masz pracować dla mnie. Dla Maciusia. No i pchajcie, pchajcie, pchajcie przyjaciele. Na tym polega przyjaźń. No, pięknie. I teraz Maciuś sobie może wskoczyć. Marcin. Marcin, wskakuj. Błękitny Marcin. Jeansy, błękitna koszula. I Marcin tutaj jest całkiem fancy. Dobra, bierzemy kolejnego, bo Carmela bredzi. Dzięki, chodź, przytulimy się teraz. O, no nie krępuj się, będziemy przyjaciółmi. Jest już nas czwórka w teamie. O, dobra. I tutaj chyba już nic z tym nie mogę zrobić, więc lecimy sobie na dół. I teraz potrzebuję... Czemu on za mną nie idzie? Hej! No przecież cię przytuliłam. No przecież się wydotykaliśmy. Chodź. No chodź tu. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Czemu ty się psujesz? Chodź. Powinieneś pracować teraz dla mnie. Chodźcie, małe rączki. Bo ja to potrzebuję przepchnąć. No... No, i dwa kolejne rogaliki. Zapraszam, panowie! No patrzcie, jakie niekumate. No chodź, pchajcie! Pchajcie! Wejdziemy, czy jeszcze ten trzeci potrzebny? Ten trzeci, oczywiście, że potrzebny. Jakie to wszystko nierobotne dzisiaj, ja nie wiem. No chodź, kolego, chodź. Ej, nie śpimy, tylko pracujemy, chodź. Bo cię zamknę tam z powrotem na górze. No chodźcie, 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 chodźcie. No do mnie. Pięknie. Pchamy. Pchamy. I raz, i dwa, i raz, i dwa. I się drzwi otworzyły. Tralala. Piękny, zacny rym. Poczekajcie, tylko zerknę, o której zaczęłam nagrywać. No i lecimy dalej. I tutaj co się będzie działo? Ach, tutaj też mam kogoś podrzucić? Czy tu wystarczy, że sama sobie wskoczę? Bo nie pamiętam. O! Angiel spadł. No dobrze, to pewnie później nam się coś z tym przyda zrobić. Przyda zrobić. Pewnie później będziemy mogli coś z tym zrobić. I tutaj z tego co pamiętam, to ja zwiedzałam tą górną część, ale tam nigdzie nie mogłam pójść. W sensie nic tam nie było dla mnie. Więc chyba nie ma sensu, żebyśmy tam teraz sobie szli, tylko pójdziemy sobie dalej, dalej. Możesz przytulić któregoś? Przytul któregoś. Tutaj chyba jeden nowy jest. Tak? Czy nie? Nie, ten nie jest nowy. Ten też nie jest nowy. A ten? Wszystkie mi się w ogóle wyrywają. Wszystkie mi pokazują tam na ten piec. No dobra. Nie chcą się przytulać. Znudziły im się czułości. To wskakuję i odpalam piecyk. I ciuch, ciuch! Hogwarts Express wyrusza za 15 minut. Dobra. Lecimy. Młody, leć dalej, bo... To już chyba za wiele nie zdziałasz. A nie, może jednak coś jeszcze zdziałasz? A, nam się teraz drzwi otworzą, no właśnie.
Dobrze myślę. Nam się tutaj drzwi otworzą. Nam spadła też teraz drabina, ale... drzwi tak, drzwi też się otworzyły, więc idziemy sobie tutaj i tu chyba będzie... O, chodź! Oszty draniu, nie chciał się przytulać, no widzicie. Dobra, ale tego chyba mogę sobie wyciągnąć, nie? Tego tu, o, za nóżki i hyc. Chodź, przytulecie, chodź, przytulecie, przytule. Miziamy. Wspaniale. A czy tego tutaj, co wskoczył, też mogę wytulić? Czy niezbyt? Bo on mi tutaj wskoczył, schował się. I co, mogę to bardziej podnieść? Nie, już chyba nic. O! No chodź! Chodź tu! Nie uciekaj, chodź, ja cię chcę przytulić. A, to on trzymał mi tak! A to mały gałgan, dlatego tak ciężko się to otwierało. No dobra. Teraz mam dwóch. I lecę na górę. No, wskakujcie. Znaczy, wy nie pójdziecie pewnie za mną. Czy pójdziecie? Nie, wy nie pójdziecie. Wy sobie zostaniecie. No dobra, to ja chyba sama się tam dalej udam, ale to nie wygląda... auć! Zbyt bezpiecznie, właśnie. A, i ja już pamiętam, co tu się działo, słuchajcie. No, i ja mniej więcej tutaj utknęłam. W sensie utknęłam. Dobra, a mogę sobie na to skoczyć właśnie i to pociągnąć. Teraz wywala mi korki. Pięknie. I jeden sobie korek już wsadzę. Tak, dobra. Drugiego nie wsadzam, bo gdyż już ponieważ musimy się udać tam, do tego pokoju, co nie będzie zbyt przyjemne. Gwarantuję wam. A, chcę tylko ślisk sobie poćwiczyć. Dobra, już wiem, jak zrobić ślisk. I tu będzie... Tu nie będzie fajnie, ale musimy się tu udać. No, pohałasujmy trochę. Chociaż chyba to nic nie da, musimy iść dalej. Chodź tu. Tak, tu jest, słuchajcie, tu jest przyjaciel. Bardzo zły przyjaciel. O. Chodź. Usłyszał mnie? Tak. Chyba usłyszał. Dobra, pięknie. Teraz tak, to bierzemy. Szybko. Wsadzamy. No i co, utnie mu łapki, czy nie utnie? No ej, a czemu to ten? Hej, to nie powinno mu łapek uciąć? Ups, ej, ja myślałam, że to mu utnie łapki. Byłam przekonana, że to tak zadziała. Nie... A, to może tu muszę coś odpalić? Coś przycisnąć? Ej, no nie mówcie mi, że to tak nie działa. Czy ja muszę tylko jeden korek wsadzić? A, dobra, czyli ja muszę jeden korek pewnie wsadzić, tak? Dobra, to poczekajcie, to jeszcze raz. Tak, tylko szkoda, że spaliłam i... Mogę ten korek wyjąć? Czemu mi teraz tylko jeden wywala? O co chodzi z tymi korkami? No dobra, mam dwa wsadzone. Mogę tu jeszcze coś z nimi zrobić? Karmela Tylamu. Wcześniej wywalało dwa, teraz wywala jeden tylko. A tu jakbym wskoczyła, to coś się będzie działo, czy nic? Okej, świetnie, dobra. Czyli jednak nie będzie to takie oczywiste, jak mi się wydawało. Czyli być może będę się musiała tutaj coś pokręcić, coś porobić, co mi się bardzo nie podoba. Oj, bardzo. Tu jest węgiel. Tak, wiemy to. Czy on mnie tu usłyszy? Dobra, ja się tu spróbuję skradać. Ups. Dobra, nie wiem, czy to był dobry pomysł. No idź se stąd, panie. Dobra, on gdzieś tutaj sobie maszeruje. Niech sobie maszeruje. Ja się tutaj będę rozglądać po cichutku. Tu jest dużo rozsypanych węgielków.
bardzo dużo. I on chyba za mną idzie, słuchajcie. Bo ja słyszę jego kroki. I tu jest bardzo ciemno. No, słyszę go. Nie podoba mi się tu. Co ja tu mogę zdziałać? Idź mi stąd, gościu paskudny. Chyba jakoś tędy musimy iść. Dobra, ale on tutaj chyba... Aha, on tu może łapki sobie wyciągnąć. Długie ma. Ale wejść to on tu do mnie nie wejdzie, więc ja tu jestem dość bezpieczna. No dobra, a ja sobie chodzę tam i szukam, a to wystarczyło po prostu tutaj przyjść na górę. No ale dobra. Skaczemy i hyc, i jesteśmy, i skaczemy, no i pięknie. No dobra, i jakoś nam się udało. I jesteśmy gdzieś dalej. Nie wiem gdzie. Ale... Czy ja tu muszę zebrać... Nie, nie mówcie mi, że ja tu muszę znaleźć jakiś korek albo coś i tam wrócić. Co to mi da? Nic mi to nie dało. Mogę wejść tam na górę? Nie mogę. Tam jest chyba przejście na górze. Ale którędy ja się mam tam dostać? Jakoś tutaj tędy? Tu są puszki. No dobra. Mogę się tu wspinać? Nie mogę się tu wspinać. To nie za dobrze. A tędy się będę mogła wspinać? Mogę otworzyć. O, może będę mogła otworzyć. Okej. A te mogę otworzyć drzwi. A wiadro. No dobra. A te tutaj? Dość pusto. Czy ja muszę sobie coś przyciągnąć? Na przykład złapać to krzesło. A, to jest stołek. No dobra. I jak sobie to przyciągnę tutaj pod te akta, czy tam jakieś dokumenty, to czy będę mogła sobie później się wspinać po tym? W tej grze nigdy nic nie wiadomo, więc spróbujmy. O, tak! No dobrze. Ale trochę mi to zajęło. W sensie nie tak długo jak wykombinowanie, co z tym długorękim tam na dole zrobić, ale i tak trochę sobie tutaj pochodziłam. Aha. I co teraz? Nie mówcie mi. Ale że jak? Jak ja mam tu przejść? Wpadłam do wiadra! O, nie wierzę, wpadłam do wiadra. Okej, dobra. Dobra. Nie skacz, młody, nie skacz. Nie skacz, młody, nie skacz. Co mi da? A, ja się będę mogła rozhuśtać się będę mogła, prawda? Tak, no. I to ja rozumiem. Znamy to, prawda? Ten motyw z poprzedniego odcinka. Z poprzedniego dodatku, tak. No ale odcinka też, no bo był w poprzednim odcinku poprzedni dodatek, tak. O, prawie spadłam. No dobra. I na dół. Elegancko, luksusowo, i na dół. Ops. Czy... Nie mówcie, że ja tu mam wskoczyć teraz. Ohohoho! Jakże ja jestem sprawna! No aż nie wierzę, że to ja. Co tutaj teraz? O, korki. Nie, come on. Ja będę miała wrócić z tym korkiem teraz? Ej, nie mówcie, że ja mam wrócić z tymi korkami. Tam widzę, że jest jeden działający. Ale czy tutaj nie będzie ten potworek, o którym myślę, że będzie? Wydaje mi się, że będzie. Dobra, spróbujmy sobie może najpierw otworzyć przejście jakieś. Bo wydaje mi się, że tak będziemy to musieli zrobić i że on jest tam za drzwiami, na bank. I że będę musiała właśnie z tym korkiem przejść obok niego. Na bank to tak będzie.
Tego nie mogę, świetnie. A ten będę mogła, tak, ten będę mogła sobie wysunąć. Więc sobie tu wskoczę i teraz... Aha, okej, okay, no dobra. Nie ma tak łatwo, nie, słuchajcie, naokoło trzeba. No ale... Marcin, co ty robisz? Marcin. Nieładnie. Dobra. Mamy to. Może niekoniecznie tym rzucaj, wiesz? No i świetnie, teraz musisz po to znowu zapylać. Nie chciałam, żebyś tym rzucał, tylko chciałam, żebyś z tym zszedł. Kulturalnie. O, no i pięknie. Czy ja mam tym rzucić tutaj i teraz to złapać? Ej, nie mówcie, że ja będę musiała faktycznie tam przejść obok niego. Przecież to jest jakiś koszmar. On tam jest, prawda? Oczywiście. No ale dobra. Mniej więcej wiemy, jak iść. Bo on nas nie słyszy. Chyba. Ej, no idź stąd. Weź te rączki. Bo ja chcę sobie tędy przejść. Tylko żebym nie przegwiazdożyła, ale on mnie chyba nie słyszy, nie? Nie, słyszeć mnie nie słyszy. O nie. Czemu ja nie idę? Dobra, teraz idę. O. No pięknie. Przegwiazdożyłam. Muszę wam powiedzieć, że ze wszystkich bossów to tego zdecydowanie nie lubię najbardziej. Dobra, niech on sobie tam szuka. A ja sobie tutaj na paluszkach. No idź już, idź. Dobra. Pięknie. Spadaj, stary. I ja sobie teraz dalej tutaj na paluszkach. Czy on idzie za mną? Idzie. Ale powinniśmy zdążyć, bo on się tam dość powoli człapie. Co prawda my też, ale... Miejmy nadzieję, że damy radę. Nie chcę biec, bo boję się, że jak zacznę biec, to faktycznie nie zdążę się tam wślizgnąć. Ła, kamyczki. Not good. I tu będą kolejne, prawda? Tak, ale teraz już sobie pobiegnę. No właśnie, pięknie. Pięknie. Czy jak ja tu włożę ten korek, to podniesie mi się ta brama też? I on tu będzie mógł wejść? No, tak mi się wydaje. Że tak się wydarzy teraz. Ale dobra, spróbujmy tu wejść. A, dobra, nie musiałam nawet wciągnąć za tą wajchę, więc... Więc plusik. Dobra, przyjaciele czekają. Ktoś się kąpie w toalecie. Witam. Cóż za miłe towarzystwo. I co dalej? Gdzie oni mi zwiali? Oni tutaj chyba gdzieś zwiali, nie? Którędyś tędyś. Pod stołem, nie? Tak, tu jest przejście. Ha. Wiem, że tu jest przejście. I co? Mogę za to pociągnąć? Ej, no nie róbcie mi tego, nie zostawiajcie mnie, przyjaciele. A dobra, mogę sobie pójść po prostu. I co? Wyłącz latarynkę. Rozumiem, że tutaj muszę przepchnąć karton. Dość logiczne, prawda? Mhm. Pięknie. I teraz wskakujemy. Hops. Otwieramy. Aha. Czy ja mam tutaj podrzucić moich przyjaciół, którzy mi się gdzieś ukryli? O, tutaj są. Chyba. Tak czy nie? Czy tu jesteście? Co ten wózek się tak... O, teraz sam jedzie, no dobra. A przyjaciele chyba są tu. Tak? Tu jesteście? O, cześć misiaczki, chodźcie. Nie uciekajcie. Ja was przytulę. No ale chodźcie tu, no. No chodź tu. Gałganie niedobry. Nie będę się z tobą... Patrzcie, widzicie jaki dziad? No chodź tu, no, chcę cię przytulić, no. Nie, no, come on, naprawdę. Dobra, odpuszczam go. Tu jest jeszcze jeden, ten sobie coś maluje. Czy tu wejdę do niego, czy nie wejdę do niego? Tu chyba powinnam sobie ten wózek przyciągnąć, żeby do niego wejść, nie? Jak
jakoś tak mi się coś wydaje. Dobra, przeciągnijmy sobie ten wózek, tylko czy ja się po tym wózku wespnę? I co? Mogę wskoczyć na ten wózek? Nie, stój. Czy ja wskoczę sobie na ten wózek, czy nie wskoczę? Wskoczę, czy nie wskoczę? Nie wskoczę, prawda? Nie wskoczę, świetnie. No dobra, tutaj ci się chcą ganiać, więc ja się z nimi bawić nie będę. Tu jeszcze jeden był gdzieś, nie? Tu gdzie ten drugi pobiegł? Halo, przyjacielu. O, tu jest jeszcze jeden. Dobra. Tu ciebie złapię. Ciebie widzę. Chodź, przytulę cię. Czemu cię nie mogę przytulić? O, dobra. Tulimy. Jednego mam. Czy jak mam jednego, to ten drugi teraz będzie bardziej chętny? Chodź, patrz jaką mamy ekipę. No chodź, dołącz do nas. Ej, ty dziadu niedobry. Dobra, nie to nie, prosić się nie będę. Sam przyjdziesz, jak zgłodniejesz albo coś. Chodź, a ty mi się musisz przydać. Rzucę tobą. Aha, nie mogę tak tobą rzucić. A mogę ciebie tu wrzucić? Mało kumate stworzenie. Dobra. Udało się. I teraz rozumiem, że ja mam też podskoczyć. Aha, no nie mówcie, że jak ten, to on się puści wtedy. Że oboje nie możemy się za to trzymać. To co ja tu mam robić w takim razie? To weźmy sobie ten karton. Ale ja tego kartonu nie będę mogła. Nie mówcie, że ja tego kartonu nie będę mogła przepchnąć tam. No. I co? Da radę go tam przepchnąć? No nie, ale... Ale masakra. Ej. Dobra, to już chyba wiem, jak to powinnam zrobić. Powinnam wskoczyć na to. Później na to. I jak ten wózek jeździ, to na tym wózku przejechać. Ale ten wózek jest teraz za daleko. Mogę się po tym... Ej, patrzcie jak luksusowo. No dobra. Aha, ale tu też nie po każdym będę mogła to uczynić. Czemu nie mogę teraz w bok? W górę mogę? Nie mogę. Świetnie. A tu będę mogła w bok jakoś? Tu niby mogę. No dobra, teraz mogę w górę? Średnio. Tu mogę w górę? Nie mogę. Czyli będę musiała czekać na ten wózek, aż mi podjedzie. No dobra. Da się to zrobić chyba, nie? Czekajcie. I teraz skacz. Puśćcie. Skacz. Pięknie. No pięknie, po prostu pięknie. I chodź, ciebie przytulę. Świetnie. Teraz mam was dwóch. Chodź. Na wszelki wypadek cię już zrzucę stąd, żebym jak, wiecie, jak skoczę, to żeby nie było ryzyka, że on mi za mną nie pójdzie. Chodź. Chodź, nie bój się, tylko chodź. Czy ten trzeci teraz będzie bardziej chętny? Nie, wciąż nie jest. Dobra, ja się z tobą ganiać nie będę. Chodź, przyjacielu. Teraz mam was dwóch. A na trzeciego, że tak powiem, no. Powiemy mu powodzenia. Sam przyjdzie. Dobra, to teraz tak. To ty się łapiesz z tej strony. Kolega się łapie z drugiej strony. Słuchajcie, ja czuję, że ten trzeci też jest potrzebny. No, tak mi się coś wydaje, że ten trzeci też jest potrzebny, tylko... Ej, czemu się puszczacie? Aha, bo wy się puszczacie, bo ja sobie idę. No dobra, a skąd mam wziąć trzeciego, jak ten trzeci się nie chce przyjaźnić? Jakbym ci trzeci misiu przyniosła, zobacz, przyniosę ci kogoś, patrz. Nie, on nie chce, słuchajcie, nie chce i koniec. Dobra, a z tym mogę coś zrobić? Z tymi szafkami? Czy nie mogę? No dobra, teoretycznie mogłabym. Tylko tak, ty chodź, przyjacielu, odejdź mi od tej szafki. No chodź. Jak ja mam go złapać? A jakbym weszła na te kartony i on teraz będzie uciekać, prawda? Właśnie, on mi ucieka, ale ja na niego skaczę i go... A jakbym biegała na tym, na przyspieszeniu za nim? Może go jednak złapię? On robi większe kółka. Nie, no masakra. No nie da się. Nie, słuchajcie.
Chyba go jednak nie złapię. Może właśnie tak, go biorąc sposobem. O, 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 o! Nie ten! Nie ten, ten drugi! O! O! Złapałam dziada! Złapałam! Dobra, i teraz mam wszystkie trzy. Świetnie! Ale czad! Dobra, chodźcie, przyjaciele. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No i zacnie. To sobie od razu przesunę. Nie chcę was teraz jeszcze łapać, poczekajcie. Bo tym sobie chyba zablokujemy przejście, tak mi się wydaje. Żeby one mi później pójść za mną. Dobra, więc teraz tak. Pierwszy przyjaciel. No, chodź drugi. Będziesz też wisieć. No chodź, 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 chodź. No ale daj się złapać. Czemu go nie mogę złapać? Chodź. Drugi. Aha. Okej, i trzeci jeszcze. No, macie wisieć. No świetnie, ja wami rzucam. Naprawdę profesjonalne rzucanie. O, pięknie. I teraz mogę sobie to popchnąć. Chyba będę mogła, prawda? Żeby to mi się przybloczyło. Czy nie mogę? Dobra, trudno. Idziemy, próbujemy. O, pięknie. No ale co to mi dało właściwie? Nie wiem, co to mi dało. Oprócz tego, że znowu przyszłam tutaj. Nie bardzo wiem, co mi to dało. Ale tam jest chyba poziom na górze. Poziom, pion? Pion, poziom? Ojejku, co one się tutaj tak rzuciły do tej skrzynki? Co one robią? Albo one chyba próbują za mną pójść. Dobra, przyjaciele, spokojnie, wrócę, wrócę. Kiedyś. Czy jakbym tutaj poszła, to... No właśnie, zobaczcie, ale ja jestem lama. A nie wiem, co mi miało dać niby to, że otworzyłam sobie tamte drzwi. Oj, 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 tutaj co ja mogę z tym? Co to jest? Co to za buteleczka? Jak buteleczka, to ja bym chciała sprawdzić, co to jest. Aha, to jest jakaś ta buteleczka, którą się tam niby coś dostaje za to później. Jakiś list czy coś. No dobra, ale ja sobie tutaj chodzę i nic więcej to ja tutaj nie widzę oprócz tej butelki na górze. Świetnie, fajnie, że mi się udało tu wejść, ale co poza tym? Czy tutaj nie ma przejścia? To nie jest przejście? Nie. Chyba nie. No dobra. Czyli co? Tylko butelka tu była? Naprawdę? Nic więcej? Nic więcej tu nie zdziałam? No ej! Dobra, jakbyśmy znowu spróbowali z nimi tutaj pójść, czy one w ogóle ze mną przejdą, bo ja już, słuchajcie, straciłam nadzieję, że tam się będzie coś działo. No dobra. A trzeci idzie? Hej, misiu. Idziesz czy nie idziesz? No chodź tu, mały. Gdzie ty jesteś? Czemu on za mną nie przyszedł? Czy on mi się tu zbloczył i teraz ja też nie mogę przejść tędy? A tędy przejdę? Ej. Dobra, przeszłam. No i gdzie jest ten trzeci? Co to za dziwny dźwięk? A, tutaj się skitrał. Chodź. Chodź ze mną. Tu. Dziwny dźwięk. Tu, proszę, za mną do dziury. Tu będzie bezpiecznie. No chodź. Idziesz? Idzie. Dobra, i jakbyśmy spróbowali zjechać na dół wszyscy razem. Czy w ogóle to ma sens? Chodźcie, misiaczki, zabieram was na dół. O! Jedziemy! Dobra. Tak się zastanawiałam, czy w ogóle to ruszy. No dobra. Pięknie. Pięknie, ale tam nie idziemy. Tam jest zły pan. Więc tam nie idziemy. Idziemy tutaj. Tylko musimy sobie otworzyć te drzwi, prawda? Dobra, to chodź, misiaku. Chodź, 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 chodź. Któryś, ty możesz przyjść. No, chodź. Oj, chyba za daleko byłam. Dobra, to tobą spróbuję rzucić. W sensie za blisko chyba nawet. No, otwieraj drzwi. Dobra. Jedziemy.
O, cześć, kolejni przyjaciele. Czy tamten idzie? Czy nie idzie? Idzie, dobra. Więc mamy kolejnych przyjaciół. Tutaj chyba jeszcze też jest ten ukryty, nie? Znowu tutaj się kitra? Czy nie? Kitra się, czy nie? Bo nie wiem, czy ciągnąć, czy nie ciągnąć. Nie, dobra, chyba już go wyjęłam stamtąd. Dobra, idziemy. Czy któryś mi tam wszedł? Bo teraz to już nie wiem. Dobra, idziemy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną, przyjaciele. Tutaj się pięknie pracuje. No i bierzcie się do pracy. Rzucajcie węgielek. Rzucajcie. Wow! Sejwik. O, ruszyła mi maszyna. I to tak konkretnie ruszyła, czy nie? Nie ruszyła konkretnie. Czyli ja mam odnaleźć większą ilość przyjaciół? Naprawdę? No dobrze. Ale to może już w kolejnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało, więc zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.